Hej moje książkary! Trzeci film z recenzją książki i nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak mi się to fajnie robi, a jak jeszcze widzę, że to ma taki fajny feedback i że wam się to podoba, to w ogóle same plusy, zero minusów. Znowu pozwoliłam wam zdecydować na Instagramie, co bierzemy na warsztat i zalaliście mnie w kółko tą samą odpowiedzią. Wszyscy chcieli It Ends With Us by Colleen Hoover. To będzie pierwsza książka w tej serii, która nie została po pierwsze napisana przez polską autorkę, a po drugie, która nie pochodzi z dziewiątego kręgu piekła, jakim jest Wattpad. Jako że ta pozycja została wydana w wielu językach na całym świecie, to na TikToku kontentu dotyczącego tej książki jest masa. Bardzo dużo osób kocha tę książkę. Wypieprzaj. Ludzie zachwycają się nią w recenzjach. Mogę wam teraz krótko powiedzieć, o czym jest ta cudowna książka, ponieważ bardzo mi się podobała. Wzruszają się jak szaleni. A nawet powołują na nią w rozprawkach na języku polskim. A jednak tak wielkie grono was, moich widzów, zdecydowało, żeby polecić mi It Ends With Us jako książkę słabą. Bo takie było pytanie, jakie książki mają duży hype, a są kiepskie i wy wpisaliście to. Więc jak to w końcu z tym jest? Czy to jest dobre, czy złe? Standardowo opowiem wam całą fabułę. Jeżeli się boicie spoilerów, to przewincie sobie do tej minuty. A potem zrobię recenzję. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to lecimy z historią. Główną bohaterką tej książki jest Lily Bloom. Poznajemy ją, jak siedzi sobie na dachu jakiegoś budynku po pogrzebie swojego ojca. No i ona sobie tam siedzi i rozmyśla sobie o różnych rzeczach. Na przykład rozmyśla sobie o samochodach. I tutaj ma miejsce taki fragment, który już jakby na pierwszej stronie trochę mnie zastanowił. Uważam, że jest po prostu niefortunny bardzo. Chcąc nie chcąc myślę o samobójstwie. No i tutaj, czy kiedykolwiek tego żałują, podczas tego krótkiego, swobodnego spadania, tuż po skoku i na sekundę przed zderzeniem z ziemią, na pewno czują odrobinę żalu. Może spoglądają na gwałtownie zbliżający się bruk i myślą, o kurcze, to był zły pomysł. O cholipka. O cholercia. No chyba faktycznie. Wydaje mi się, że dobór słów tutaj jako, że o kurcze, to chyba był zły pomysł, a jest dość nieadekwatny do powagi sytuacji, jaką jest samobójstwo, więc to była pierwsza rzecz, która mnie zastanowiła, ale nie będę teraz robiła całej recenzji, teraz wam będę opowiadać. No i ona siedzi sobie na tym dachu i przyłazi gość też na ten dach i pierwsze co zaczyna robić, to kopie w jakieś krzesło plastikowe. I ona patrzy na niego i myśli sobie, no chłop kopie w krzesło. No i zaczynają ze sobą rozmawiać. Gość jest oczywiście zajebiście przystojny. Musiał być, tak? Tak to po prostu jest. No i zaczynają sobie dużo gadać i tutaj miałam taką refleksję, że w tej ich krótkiej rozmowie jest bardzo duże nagromadzenie takich tekstów, które silą się na bycie takimi złotymi myślami. Jakby czytając tą książkę, miałam wrażenie, że autorka ją w ten sposób pisze, żeby były wypisywane z tej książki cytaty. I to się wydaje mi takie dość sztuczne, że dosłownie trzy takie zdania padają na przestrzeni dwóch stron. No i to nie są głupoty jakieś straszne, tylko bardziej bym określiła to, że to są oczywistości opakowane w taki papierek, które ma sprawić, że nam jako czytelnikom będzie się wydawało o jejku, ale to jest głębokie. No w każdym razie oni sobie rozmawiają i w końcu on mówi jej, że w sumie to chciałby iść z nią na morenkę. Tak nagle. Tutaj pada coś takiego, że o, ja się tu jeszrumienię, jak on na mnie spogląda, coś tam, tak jak taka nastolatka w liceum, a nie 23-letnia kobieta, która właśnie pochowała ojca, z którym miała bardzo trudną relację i wokół niej, w jej głowie jest bardzo dużo sprzecznych emocji, z którymi ona musi sobie poradzić, dlatego znalazła się w miejscu, w którym mogła być sama. No po prostu trochę mi to nie pasowało, trochę mi to zgrzytało. No ale potem dzwoni telefon do tego ziomeczka, on się nazywa Ryle i on musi iść. Książka cała jakby rozgrywa się na dwóch płaszczyznach. Jedna płaszczyzna to jest tu i teraz, czyli historia Lily Bloom teraz właśnie na tym dachu i jej perypetie dalsze, a druga płaszczyzna to jest to są historie z jej pamiętników, które były zapisane w formie listów do Ellen DeGeneres i tam jest jej historia z przeszłości i ta historia z przeszłości odkrywa się przed nami stopniowo, no i na początku się dowiadujemy tylko tyle, że Lily, mała Lily poznała bezdomnego chłopca, który się nazywał Atlas i pomieszkiwał sobie w jakimś pustostanie niedaleko ich domu, no i coś tam mu przyniosł,
wysłała jakąś kanapkę czy koc. W czasie teraźniejszym Lili za pieniądze ze spadku kupuje miejscówkę, w której zamierza otworzyć kwiaciarnię. I teraz też się zastanawiam, jak wysoki musiał być ten spadek, albo jak bardzo wielka dziura to musiała być, bo akcja rozgrywa się w Bostonie i wiem, że to nie jest najdroższe miasto w Stanach Zjednoczonych, natomiast no nie jest to też jakaś wioska pod upadłą krową, więc no dobra, no kupiła. Kupiła i ona tam dopiero co otworzyła drzwi, jeszcze tam w ogóle wszystko syf rozpierdol i randomowo, bo tak się dzieje w życiu, wbija do tej kwiaciarni, jeszcze w ogóle nie kwiaciarni, tylko graciarni. Dziewczyna się nazywa Alisa i mówi, czy nie potrzebujesz pomocy w pracy, bo ja ci mogę pomóc. A ta Lili jest taka skołowana, mówi, nie ogłaszałam nic takiego. Ale bo tutaj jest jakaś kartka na drzwiach, a ta kartka na drzwiach to jeszcze po poprzednim właścicielu. No i TLDR, Alisa jest tak bogata, że się nudzi, w związku z czym chce pracować w tej kwiaciarni za darmo. Tam w końcu dochodzi do jakiegoś kompromisu, że ta Lili będzie jej płaciła z $10 na godzinę czy coś, no ale w każdym razie, no generalnie Alisa mówi, że może zrobić to za darmo. No i teraz albo Alisa jest kucykiem z Krainy Tęczy, albo coś tutaj śmierdzi. Tak sobie pomyślałam, kiedy to czytałam. Nie! Ona jest po prostu kucykiem z Krainy Tęczy. Ja myślałam, że to będzie jakieś drugie dno, czy coś, nie będzie. Potem poznajemy biznes plan Lili i biznes plan Lili to jest po prostu coś niesamowitego. Ona sobie rozmawia z tą Alisą, no nie? I pyta ją, a co tobie się kojarzy z kwiatami? To jest w ogóle dobry moment na zadawanie sobie takiego pytania w momencie, kiedy już masz kupiony lokal, a nie przed na przykład. No ale dobra. No i ta Alisa mówi, że no takie jakieś ładne rzeczy, różowe, jakieś coś tam pierdu. I ta nasza Lili mówi, Alisa, jesteś genialna! Weźmiemy wszystko, co ludzie uwielbiają w kwiatach i zrobimy coś zupełnie odwrotnego. Zamiast wiosny i życia będziemy celebrowały też zimę i śmierć. I ta Alisa pyta, no a jak ktoś będzie chciał kupić różowe kwiaty? Nie, no to wtedy mu sprzedamy. No i potem dalsze są pomysły, że na wystawie będą jakieś ciemne kwiaty w srebrnych łańcuchach. Taki będzie, wiecie, taki mroczny klimat. I pytanie zadaje Lili. Na każdym rogu są kwiaciarnie dla wielbicieli kwiatów. Ale czy istnieje choć jedna kwiaciarnia zaspokajająca potrzeby wszystkich ludzi, którzy nienawidzą kwiatów? No, no kurwa, to jest takie mądre i takie bystre. Ona powinna moim zdaniem Nobla dostać za ten pomysł genialny. Sprzedawać kwiaty ludziom, którzy nie lubią kwiatów. Ja myślę, że jak ktoś nie lubi kwiatów, to ich nie kupuje, ale okej. Okay. I że będziemy, to co ludzie lubią kwiaty, ci co lubią kwiaty, zrobimy tak, że weźmiemy te rzeczy, których nie lubią. Jak wszystkie takie durne pomysły w tego typu literaturze czy popkulturze, to chwyta. Ale no w prawdziwym świecie to wydaje mi się, żeby padło na głupi ryj. Dalszy ciąg jest taki, że Lili tam robi coś z tą Alisą w tej kwiaciarni i coś tam sięga i się przewraca, jej spada z jakiegoś kartonu czy coś. I Alisa zamiast zadzwonić na przykład, bo one tam podejrzewają, żeby nogę złamała czy coś, no i zamiast zadzwonić na pogotowie albo zabrać tą dziewczynę do szpitala, to dzwoni do swojego męża i do swojego brata, którzy gdzieś tam nieopodal walą browary w jakiejś knajpie i mówi, przyjdź mi tu pomóc teraz! No i co się okazuje? Bratem Alisy jest ten Ryle, którego spotkała na tym dachu. Boston to, z tego co się zorientowałam, największe miasto w stanie Massachusetts i ma ponad 675 tysięcy mieszkańców, więc szansa na to, że ona by spotkała tego ziomeczka przez absolutny przypadek, bo przecież ta Alisa też się wzięła w jej życiu z absolutnej dupy, no jest taka jak no jedna do 675 tysięcy. No ale chyba w tej książce lubimy takie przypadki, bo tak się właśnie dzieje. No i ten Ryle, który jest neurochirurgiem, on tam bada jej tą nogę. Bardzo jest dużo opisów tego, jak on ją trzymał i głaskał za stopę. No to trochę ciężko mi było przez to przebrnąć. No i tak ją trzyma za tą stopę i głaszcze ją za tą stopę i stopy są grane. On w końcu mówi, że w sumie to dalej by chciał się z nią ruchać. No taki bezpośredni kolega, no gość, taki jest bezpośredni dość. Potem mamy znowu flashback i tutaj jest o tym powiedziane, że Lili się z tym Atlasem coraz bardziej zaprzyjaźniają, że spędzają razem czas, że po kryjomu go ona zaprasza do domu, bo żeby rodzice się nie dowiedzieli. No a czemu rodzice mają się nie dowiedzieć, ponieważ to jest rodzina bardzo dysfunkcyjna. Ojciec wobec swojej żony stosuje przemoc, na pewno fizyczną, ale z tego co mi się wydaje,
wydaje werbalną także. No i ojciec jest takim tyranem tego domu. Ma swoje przebłyski, w których można z nim jakoś normalnie porozmawiać, natomiast no jest postacią zdecydowanie taką, którą mamy odbierać pejoratywnie. Matka za to jest osoba, taka typowa właśnie kobieta, która doświadcza takiej przemocy, że bardzo ciężko jej z tego związku się wydostać, cały czas usprawiedliwia tego męża, cały czas jakby tkwi w tym, bo uważa, że tak będzie lepiej i przesuwa jakby tą granicę. Wracamy do teraźniejszości. Jest sytuacja taka, ja to muszę wam przeczytać, bo to jest k***a złote. Ja myślałam, że się zesram. Jest taka sytuacja, że Lili siedzi sobie u siebie w domu i puka ktoś do niej do drzwi i się dobija do tych drzwi. I ona otwiera, a tam jest Ryle, ten neurochirurg, co ją za stopy łapał i siedział z nią na dachu. I on mówi, że o Boże, nie mogę ostatnio o niczym myśleć innym, tylko o tobie. Musisz mnie od tego uwolnić, Lili. Zatrzymuje się i patrzy mi w oczy. Proszę, uwolnij mnie od tego, wystarczy tylko raz. Więc więcej nie będzie trzeba. Przysięgam. No i ja tak sobie myślę, czy chodzi o kutasa? I ona mu odpowiada, że myślenie o mnie zmienia twoje życie w piekło i chcesz się ze mną przespać, żebyś nigdy więcej nie musiał o mnie myśleć? Żartujesz sobie ze mnie? No ja myślę sobie, no plus jeden, byczku, plus jeden. I słuchajcie, co on mówi, bo to jest chyba najlepszy w ogóle moim zdaniem cytat z tej książki. To jest największy hit, że takie zdania zostały w ogóle stworzone. Proszę, szepcze. Kręcę głową, mimo że moje ciało zaczyna zmieniać front i błagać umysł, by mu uległ. Lili, jestem w tym naprawdę dobry, mówi z uśmiechem. Właściwie to nawet nie będziesz musiała nic robić. Czaisz to? Siema, udostępnisz mi swoją waginę? Tylko wykorzystam tak na 5 minut. Na ile będzie takie wypożyczenie? No i wiecie co? I Lili się godzi, ponieważ taką właśnie jest bohaterką prawdziwą z krwi i kości, że ona jedyne co mówi, słuchaj, bo ja bym się musiała umyć, żeby się z tobą ruchać. A on mówi, spoko. I ona się idzie ogarniać, tam nogi goli, wszystko goli i wychodzi stamtąd i on już śpi. No i potem następny dzień jest i Ryle się budzi i mówi, że kurwa, ale lipa. A on mówi, no trochę. A on mówi, no dobra, to ja idę i już ci nigdy więcej nie będę dupy zawracał, już zapomnisz o tym, że ja istnieję. I potem mija trochę, tam 50 dni, jakoś coś takiego. Jest próbne otwarcie kwiaciarni. Nie wiem, może ktoś robi próbne, nie wiem, nie znam się na kwiaciarniach, może się robi próbne otwarcia. No i wiecie, kto przychodzi jako pierwszy klient? Ryle. Ten, który dwie strony temu mówił Lili, że już na zawsze zniknie z jej życia. A przychodzi. No bo czemu nie? I wiecie, co robi? I kupuje kwiaty i zostawia bilecik, w którym jest napisane uwolnij mnie i daje adres dostawy jakby na tą kwiaciarnię. Więc to jest do Lili, żeby go uwolniła. Minęło 53 dni od tego, jak powiedział, że już cię zostawię w spokoju, do tego, żeby on wrócił i powiedział, że nie, jednak musimy, kochana, musimy iść na Morenkę. Dla mnie Ryle od początku był red flagiem strasznym, jak to czytałam. I bardzo dziwi mnie to, że są osoby, które bardzo często właśnie, jak się ogląda jakieś TikToki związane z tą książką, to bardzo dużo osób mówi, że tak bardzo polubiło Ryle'a, no a potem w związku z kolejnymi wydarzeniami z fabuły przestały go lubić. Ale że jakby na początku Ryle był takim wspaniałym facetem dla nich. No nie wiem, jak dla mnie jest gościem, który myśli tylko o ruchaniu. To tak średnio bym powiedziała. W każdym razie potem mają miejsce urodziny Alisy i Lili tam jest i ona przychodzi tam ze swoim kolegą gejem, żeby trochę wzbudzić zazdrość w tym Ryle'u. I oni gadają tam ze sobą, na dachu chyba znowu. I ona jakby mówi do niego tak. Nic nie rozumiesz, prawda? Mówię łagodniejszym tonem. Jestem zbyt zdruzgotana, żeby dalej na niego krzyczeć. Lubię cię, Ryle. I świadomość, że chcesz mnie tylko na jedną noc, naprawdę bardzo mnie zasmuca. Może gdyby to było kilka miesięcy temu. Moglibyśmy pójść ze sobą do łóżka i wszystko byłoby w porządku. Gdybyś się ulotnił, a ja żyłabym dalej, jak gdyby nigdy nic. Ale już nie jest kilka miesięcy temu. Za dużo zwlekałeś i za bardzo się w to zaangażowałam, więc proszę przestań ze mną flirtować. Przestań wieszać w mieszkaniu moje zdjęcia i nie przysyłaj mi kwiatów, bo wcale to nie jest miłe, Ryle. Tak właściwie to sprawiasz mi tym ból. Nie wiem, czy ja coś przegapiłam, czy jakby to miało być jakoś w domyśle, ale oni do tej pory widzieli się 4 razy w życiu. I ona się zaangażowała, nie pisali ze sobą, nie dzwonili do siebie w międzyczasie. Ona widzi tego człowieka w tym momencie w życiu 4 razy. I ja sobie tutaj dałam karteczkę Sonia z hotelu Paradise, bo Sonia z hotelu Paradise ma takie tendencje do tego, że tam spędziła jeden dzień z Robertem i mówiła, że już taka się zaangażowała i że się zakochała. No to tak mniej więcej to wygląda. Ona już ma wychodzić stamtąd w pizdu, iść do domu i wtedy Ryle podbiega i bierze ją na ręce jak worek kartofli i zanosi ją do swojej sypialni. Tam oni się całują i on w sumie mówi, że dobra, to może
może nie być one night stand, to może będzie związek faktycznie. I śpią razem, ale po prostu śpią obok siebie w łóżku i nic tam nie dochodzi. Potem mamy znowu flashback i jesteśmy znowu w dzieciństwie Lili i ona coraz bardziej się tam z tym Atlasem zbliża, robią coś w ogródku i tutaj jest fragment, który się zastanawiam, dlaczego tak? Bo oni tam coś w ogródku robili i tam nawozili ogródek i ona mówi, że w sumie weź prysznic weź, bo ten nawóz to jest gówno. Krowie. A on mówi, tak? Sięgnął do stojącego obok worka i smarował obornik na moich rękach. Ja również zaczęłam się śmiać. Ellen, jestem pewna, że zdanie, które zamierzam napisać, jeszcze nigdy nie zostało napisane ani wypowiedziane na głos. W życiu nie byłam tak podniecona jak wtedy, kiedy rozsmarowywał na mnie to krowie łajno. No, jest to dość dziwne, w sensie, ja rozumiem, co ta scena miała na celu, ale nie rozumiem, dlaczego to musiało być krowie gówno, bo jakby ja próbuję się wkręcić w to, że oni się do siebie zbliżają i że jest jakoś romantycznie czy coś, ale potem nagle autorka wyjeżdża mi z krowim gównem i ja nie jestem w stanie wtedy poważnie na to patrzeć, bo to też to znowu jest jakaś scena z jakiejś kreskówki p***anej, a nie z prawdziwego życia. Nie mogli jak normalnie ludzie się, nie wiem, pryskać szlauchem albo obsypywać mąką w kuchni. No nie wiem, to są jakieś randomowe pomysły, które mi przychodzą do głowy najbardziej oklepane, ale wydaje mi się, że można było wymyślić coś oryginalnego, co nie byłoby... no gównem, no. Potem jest tam jakieś dymy są z tym ojcem i staje w obronie swojej matki, no i ojciec ją jakoś tam odpycha, przez co ona sobie robi jakąś tam ranę na czole i następnego dnia Atlas to zauważa i opowiada jej swoją historię. Jego historia jest taka, że mama wyszła ponownie za mąż za jakiegoś p***a, który go wyrzucił z domu i dlatego jest bezdomny w tym momencie. Wracamy do teraz. No i tutaj się zaczyna związek Ryla i Lili, tylko taki jeszcze trochę niepisany. No w każdym razie będziemy bardzo dużo chodzić na Morenkę. I możemy sobie zrobić tutaj, Damianek, tutaj licznik zrób. Ile razy oni poszli na Morenkę? Tutaj mam na przykład, że Ryle przychodzi jakiś tam zmęczony po pracy i idą właśnie na Morenkę. Potem mamy scenę, w której Lili razem z Rylem idzie się spotkać z mamą Lili. No i on na mamie Lili robi bardzo dobre wrażenie, no bo to taka, wiecie, dobra partia, neurochirurg, to na pewno dobrze zarabia, to na pewno inteligentny. No i wszystko jest zajebiście, dopóki nie podchodzi do nich kelner, żeby zebrać zamówienie, bo... kelnerem okazał się Atlas. Ten bezdomny chłopak z tych opowiadań. Już teraz starszy. No patrzcie, jaki ten świat mały. Boston. Największe miasto w stanie Massachusetts. No takie małe się okazuje jednak. Ale okej, okay, jest tu ta sytuacja, no i co? No i tyle w sumie. I potem już obsługuje ich ktoś inny. Tylko że jak już wychodzą, to na chwilę Atlas zaczepia Lili i mówi: ej, siema, co tam? Ona mówi, że no mam takiego chłopaka, tutaj znamy się od roku mniej więcej. A on odpowiada: no ja też mam dziewczynę jakoś tak też mniej więcej od roku. A potem dodaje, że wiesz co, Lili, szkoda, że nie spotkaliśmy się rok wcześniej. No i to jest takie miłe, romantyczne, no ale z drugiej strony też jakby spojrzeć na to absolutnie z zewnątrz. Ja lubię postać Atlasa, to jest taki miły chłopiec, miły gość, ale jakby spojrzeć na to z zewnątrz, no to też, no to, że oni się kiedyś zakochali w sobie jako dzieci, czy to daje mu taką kartę jakby wyjścia z więzienia, żeby teraz mówić do niej takie rzeczy, kiedy już są dorośli, każdy sobie ułożył życie po swojemu. No jest to miłe, ale tak miesza trochę w głowie człowiekowi, mi się wydaje. No i potem jesteśmy znowu, jesteśmy w przeszłości. Czarno-biały film, proszę. Atlas jest chory i Lili mu pomaga. Potem się dowiadujemy, że do Atlasa napisał jakiś wuja z Bostonu i mówi mu, że hej, dzieciaku, możesz zamieszkać u mnie. No i to jest w sumie zajebista opcja, no bo gość mieszka w jakimś pustostanie, deski tam ma jakieś dziury w dachu, marznie chłopak niemiłosiernie, no to spoko, żeby pojechał do tego wujka mieszkać, no tylko lipa jest taka, że oni będą musieli się wtedy rozstać. Potem mają ze sobą pierwszy pocałunek, który jest w ogóle opisany dość mocno infantylnie, a wydaje mi się, do tego też przejdziemy, że Lili ma w momencie pisania tego właśnie pamiętnika jakoś koło 15 lat, a tutaj to opisane jest trochę jakby była młodsza, bardziej infantylna, no ale okej. Okay. A potem Atlas mówi, że no słuchaj, ja będę musiał do tego Bostonu pojechać, że się na to zdecydował. Potem jest bardzo przykra scena, w której ojciec Lili próbuje z
bić matkę Lili i to jest tak pokazane, że no na tym dzieciaku to wywarło bardzo duże piętno. No ale spoko, bo wracamy do naszych czasów teraz i jest wielkie otwarcie kwiaciarni, teraz już takie prawdziwe. Alisa jest w ciąży i w ogóle wszystko jest zajebiście i oni teraz znowu się gdzieś tam po kątach całują i idą na morenkę, to jest kolejny raz. No i potem jakby jest miesiąc miodowy, tak? Oni mają honeymoon ze sobą i Lyle potem przychodzi do niej tam innego dnia po zamknięciu kwiaciarni i w ogóle to wtedy oni dwa razy idą na morenkę. Double kill. A potem jest inny tam, inny dzień i oni siedzą u Lili w domu i tutaj będzie taka, tutaj będzie lipa duża, bo Lyle wyciąga z piekarnika zapiekankę i ona mu wypada, bo nie wziął żadnej rękawicy kuchennej ani nic, tylko mu to wypada i się roztrzaskuje, nie dość, że ma łapy poparzone, to jeszcze po... No, w krwi od tego szkła, no nie? No i Lili jest like haha, hihi, no bo jakby obraca to w żart, natomiast Lyle nie i ją popycha. No i to był ten moment, w którym wszystkie dziewczyny, które stanowały tego faceta, jakby ocknęły się z tego transu, ale czy naprawdę waszym zdaniem ten gość był taki idealny? Czy naprawdę waszym zdaniem to była osoba, z którą chciałybyście mieć coś wspólnego? Gość, który jedyne co ma w głowie to... ruchanie. Ma parę innych rzeczy też, ale jakby to, w jaki sposób się przedstawia, to na trzech pierwszych chyba spotkaniach on mówi tylko o ruchaniu, więc ja nie wiem. Nie wiem, no może dla kogoś to jest ideał. No i jakby on ją popchnął, ja już wtedy miałam takie okej, dobra, gość jest już skończony totalnie, no ale nie Lili, bo Lili poszła z nim na morenkę i sobie powyznawali miłość. No bo on ją tam przepraszał, że Boże, to się nigdy więcej nie powtórzy, sratatata. Potem jest następny dzień i idą do tej restauracji, w której Atlas pracuje, ze znajomymi, z tą Alisą i z jej mężem. Idą we czwórkę. Okazuje się, że w ogóle Atlas to nie tylko jest tam kelnerem, ale on jest w ogóle właścicielem tej knajpy. I on tak patrzy na to, że ona ma jakoś tam opatrzone oko, a on ma rękę w bandażu i dodaje 2 do 2 i jest like, ten gość napierdala moją byłą dziewczynę. I dochodzi do bijatyki w knajpie. I oni zaczynają się tam szarpać ze sobą i w ogóle i on ich wyrzuca z tej restauracji. A następnego dnia Atlas przychodzi do kwiaciarni i teraz będzie dziwna rzecz, bo spotyka go Alisa, która wie o nim tylko jedną rzecz. Że to jest człowiek, który poprzedniego wieczoru publicznie pobił jej brata w restauracji. To jest jedyna informacja, którą Alisa dysponuje w tym momencie. Więc... co robi? Tak, pytał o ciebie i wiem, że spotykasz się z moim bratem, a ja jestem w ciąży, ale czy nie mogłybyśmy przez chwilę pogapić się na tego faceta? Jest doskonały. I ja tak to czytam i myślę sobie, czy ona jest jakimś simem? Atlas daje Lili gift i tym giftem jest książka Ellen z spersonalizowanym autografem. Tam jest napisane płyń dalej, bo Ellen voice'owała Dory w angielskiej wersji, gdzie jest Nemo i to stało się takim ich hasłem, że płynie się dalej. Mówi się trudno i płynie się dalej. Potem się cofamy w czasie znowu i to jest nasz ostatni flashback z przeszłości. I to jest flashback z tego, jak już Lili tam usychała z tęsknoty, bo Atlas wyjechał, ale na jej 16 urodziny on przyjeżdża ją odwiedzić i spędzają razem czas i to jest jej w ogóle wtedy pierwszy raz na morence. Ale tego nie wliczaj, Damianek, bo to nie te morenki liczymy. My liczymy Lili i Lyle'a. No i wszystko jest fajnie, on jej w ogóle wyznaje swoją tajemnicę, że w sumie to ona mu uratowała życie, bo jak on poszedł do tego pustostanu, to on chciał sobie zrobić tam krzywdę, potem popatrzył na nią, jak ona, bo tam było widać stamtąd jej okno i popatrzył na to, jak ona tam się kręci w tym oknie i tam łazi w ogóle i myśli sobie, co za blask strzelił tam z okna, a potem jeszcze ona przyszła i przyniosła mu tą kanapkę i przeszła mu. No i dobra, okej, okay, są czasem takie momenty, jakby nie będę tego podważać, bo może być tak, że człowiekowi pomoże jakaś taka błaha rzecz. No i jakby dochodzi to nie, pomiędzy nimi do pierwszego razu, ale tym razem nie udało się przeszmuglować Atlasa przez noc, tak żeby się rodzice nie dowiedzieli, ponieważ ojciec się dowiaduje i wbija z kijem baseballowym w pełnym natarciu na tego chłopaka. No i on ucieka i tyle było o nim wiadomo. I potem już go dopiero spotykamy w tej restauracji, więc bardzo długo ona nie wiedziała,
jakby co się z nim dzieje. Nie miała z nim żadnego kontaktu. Co jeszcze będzie istotne, on jej przywozi z tego Bostonu taki magnesik, na którym jest napisane, że tam wszystko jest lepsze w Bostonie. Coś takiego. No i co? Wracamy do teraźniejszości. Pamiętamy, na czym stoimy. Stoimy na tym, że Lili została ostatnio popchnięta przez swojego faceta, że była ta bitka w restauracji, że no generalnie jest kiepsko w ich związku, bym powiedziała. A zatem podejmują spontaniczną decyzję, żeby jeszcze tego samego dnia pojechać i ohajtać się w Las Vegas. Okej. Okay. Potem jest znowu Morenka między nimi. Ja specjalnie to wypisałam, bo chciałam, żebyście po prostu wiedzieli, jak dużo tego było. Potem już oni są ohajtani i wszystko jest super i bangla, ale Raje znajduje numer telefonu do Atlasa, bo on jej tam zostawił jak tą książkę jej dawał. I ze złości zrzuca Lili ze schodów. No i jak to czytam, to myślę sobie, Boże, co za A on potem przychodzi i słuchajcie, opowiada, że jak był kiedyś dzieckiem, to przez przypadek postrzelił swojego starszego brata z broni. No i ten brat nie przeżył tego. I tak właśnie otwiera serce przed tą Lili. Oni się godzą. I to ma być dla niego usprawiedliwienie na te jego ch**owe akcje? No tak średnio bym powiedziała. W ogóle, jak oni się poznawali, to on opowiadał na tym dachu taką samą historię, tylko dotyczącą innego jakiegoś dzieciaka i w ogóle jak ja to sobie czytałam, to myślę sobie, co to tak często się zdarza? W sensie nie mam żadnych statystyk tego, jak często dzieci postrzelają bronią inne dzieci, ale to nie wiem, czy to tak jest common. Mam nadzieję, że nie. Potem przez dłuższy czas Lili żyje w takim denial, że próbuje jakoś usprawiedliwiać te wszystkie poczynania swojego męża. Potem Ryle kupuje mieszkanie. Alisa rodzi dziecko i generalnie jest spoko, dopóki nie przeprowadzają się do tego nowego mieszkania i Lili wiesza na lodówce ten magnes z Bostonu, ten co kiedyś od Atlasa dostała. I zaraz wam powiem, co było dalej, ale czemu? Czemu ona go powiesiła? W sensie nie każe jej wyrzucać pamiątki, ale czemu wiesza go na lodówce w mieszkaniu, w którym mieszka ze swoim mężem i jakby to jest dawna przeszłość. To nie jest absolutnie żadne usprawiedliwienie do tego, co zaraz usłyszycie, ale po prostu nie wiem po co. Można było inny magnes powiesić, a ten sobie schować do pudełka z pamiątkami na przykład. No nie wiem, po prostu wydawało mi się to absolutnie niepotrzebne, żeby go przewieszała na tą nową lodówkę. I nie chcę powiedzieć, że ona się prosiła o to, co się zaraz stanie, bo nie, ale ja nie wiem, no u nas na przykład w domu też nie są wyeksponowane jakieś pamiątki z naszych poprzednich związków. No ja też byłam kiedyś w związku innym niż z Kamilkiem, Kamilek był kiedyś w innym związku niż ze mną i jakby to nie jest jakiś temat tabu u nas w domu, ale nie wiszą u nas na lodówce zdjęcia tych ludzi, tak? Raczej nie robi się czegoś takiego. No ale to co zrobił Ryle za chwilę, no to zaraz zobaczycie, że gość co po prostu p***ny jest. Kazał jej czytać artykuł w gazecie, w którym było napisane, bo tam ta knajpa, którą Atlas posiada, to knajpa została nominowana do jakichś tam nagród, najlepszych biznesów i się okazało, że jej nazwa to było Bips i okazało się, że to jest skrót od Better in Boston, czyli dokładnie tego samego, co jest napisane na magnesie. No i Ryle się wkurwił, a ona tak myśli sobie, a jak on do tego doszedł? No, ogarnął to. Ja bardziej się zastanawiam, jak to możliwe, że ze wszystkich knajp w Bostonie akurat trafiliście do tej, w której twój jakiś tam nastoletni crush pracuje i ją posiada. To jest dla mnie dziwniejsze. To jest dla mnie dziwniejsze, że przyszła do ciebie typiara randomowo pracować za darmo i jeszcze tego samego dnia do ciebie do pomocy zawołała swojego brata, z którym pół roku wcześniej rozmawiałaś na dachu. To jest dziwne. A nie jest dziwne to, że on sobie połączył magnesik z nazwą knajpy. To było najłatwiejsze z tych wszystkich trzech rzeczy. No w każdym razie Ryle zachowuje się najgorzej na świecie, fatalnie, skandalicznie i tfu, okropnie i dochodzi do próby gwałtu. Lili na szczęście udaje się uciec, ucieka z Atlasem, bo stwierdziła, że jakby do matki jej to on na pewno zadzwoni, do tamtej swojej, do tej Alisy też zadzwoni, no to ucieknie z tym Atlasem. Przyjeżdżają do szpitala i się okazuje, że
i jest w ciąży. No i to jest lipa mocna. I tam chcą ją zatrzymać na obserwacji w szpitalu, a jej mówi, nie, ja muszę stąd spierać. I to jest taka trochę nieracjonalna decyzja, bo wydaje mi się, że jeżeli ona ma jakieś w sobie obrażenia i jakby lekarze u niej chcą sprawdzić, czy nie ma wstrząsu mózgu, to jednak warto byłoby się zdać na lekarzy, ale ona wie lepiej. I jest u Atlasa w domu i jest bardzo dużo rozterek emocjonalnych z jej strony. Ryle wyjeżdża do Wielkiej Brytanii chyba. Ona dalej siedzi u Atlasa na chacie i przychodzą... Jest taka rozbita, no nie? Jest rozbita totalnie, a potem przychodzą koledzy Atlasa na pokera i ona ma z nimi bardzo spoko czas. I na początku jest taka jakby... Jest bardzo ostrożna co do nich i niechętna, ale potem bardzo szybko zaczynają sobie śmieszkować i w ogóle śmieszkować z tej sytuacji, w której ona jest obecnie. I okazuje się, że co? Że Atlas wcale nie ma tej dziewczyny, że to zmyślił. Kto by pomyślał? Potem oni mają ze sobą taki głęboką rozmowę, w sensie Lili i Atlas, i ona mówi, czemu mnie nie znalazłeś, czemu mnie nie szukałeś? A on mówi, szukałem cię i jak wyszedłem z wojska, to znalazłem cię w twoim koledżu, ale byłaś tam z jakimś chłopem, to poszedłem sobie. I tyle, i on ją odwozi już do jej mieszkania i mówi jej bardzo ładne zdanie, to sobie zapisałam, to zdanie jest spoko bardzo, podoba mi się. Jeśli w przyszłości jakimś cudem znowu będziesz w stanie się zakochać, zakochaj się we mnie. To jest ładne. To muszę przyznać, to jest ładne. Ale potem za to ma miejsce taka melodramatyczna scena, w której oni tam się żegnają na zawsze, bo przecież nie mogą być razem i tak dalej. Ja tak sobie czytam to i myślę, ale czemu nie w sumie? W sensie, Lili już at this point musi wziąć rozwód z tym gnojem. Atlas jest wolny. Jaki problem? W sensie, Lili i tak będzie musiała wychować to dziecko, nie będąc w związku z Rylem. Ja rozumiem, że to nie jest tak, że dzieje się taka sytuacja i hop, następnego dnia już jestem w związku z kimś innym, ale takie absolutne zamykanie przed sobą tych drzwi, że o, tam, no, już pożegnania są takie trudne i tak dalej, no to mi się wydaje, że to jest troszeczkę egzaltowane, bo czemu w sumie? Potem Lili wyznaje Alisie wszystko, potem Ryle przyjeżdża i chce rozmawiać, dowiaduje się o ciąży, w ogóle kilkukrotnie Lili całuje, ale w końcu Lili powraca rozum, potem Lili wyznaje wszystko matce i otrzymuje wsparcie, co jest fajne i jakby tutaj jest taka rozmowa pomiędzy właśnie dwiema ofiarami przemocy w związku, że właśnie matka bardzo jest like, nie chce, żebyś powtórzyła to, co ja zrobiłam i to jest spoko. Potem Lili urządza pokój dziecka i tutaj się dzieje coś, czego kompletnie nie rozumiem, bo Lili ma... No, bardzo trudny czas, bo nie dość, że jest w ciąży, no to jeszcze cały czas myśli, co tutaj zrobić z tym małżeństwem. I takie przemyślenia na zasadzie, co mam teraz, gdzie mam pójść, co mam ze sobą zrobić, czy dziecko by wolało mieć nas razem, czy nas osobno, czy nie staje się podobna do swojej matki, że w sumie to go gdzieś tam podskórnie dalej kocham. To są rozkminy, które są, uważam, jak najbardziej na miejscu w jej sytuacji, natomiast potem robi coś, czego... Nie kumam, bo urządza ten pokój dziecka i pisze do Ryla, czy chciałby wpaść zobaczyć. No i on przychodzi i ogląda ten domek, kurwa, ten pokoik dziecka i oni tam gadają o swojej przyszłości, ale Lili jeszcze nie wie, co z nią zrobić. Ja po prostu nie wiem, po co ona chciała go zobaczyć. Uważam, że to było absolutnie bez sensu. Ale Lili potem rodzi i wreszcie mówi Rylowi, że chce rozwodu. Zajebiście. Tego chcieliśmy przez całą tutaj drugą część książki. No i na koniec nie mogło się obyć bez kolejnego przypadku. Jest tam timeskip i Lili biegnie z tym dzieckiem do Ryla, bo on ma dzisiaj dzień opieki nad dzieckiem. I wiecie, na kogo wpada po drodze? Ze wszystkich ludzi, którzy mieszkają w mieście Boston. Na Atlasa. No i oni się zgadują, że dobra, będziemy już razem. A ona jeszcze, nie pamiętam jak na pierwsze imię dała temu dzieciakowi, ale na drugie dała Dory, czyli po animowanej rybie. No bo to była Dory ważna między nią a Atlasem, więc dała tak na imię dziecku. No i koniec. Po prostu dosłownie ich połączenie się powrotne to jakieś dwie strony. To na co tak naprawdę myślę, że każdy czekał czytając tą książkę. No. Więc to jest cała fabuła It Ends With Us i teraz będziemy przechodzić do tego segmentu recenzenckiego. Ale będzie on wyglądał troszeczkę inaczej niż w przypadku dwóch poprzednich filmów. Ponieważ ta książka ma dobre cechy. Ja uważam, że pierwszą dobrą cechą tej książki jest pomysł na przedstawienie przemocy domowej z perspektywy dziecka. Przemocy w związku z perspektywy dziecka. Bo tutaj jest ta jej historia, jak ona była mała i oglądała swoich rodziców. I uważam, że to jest ciekawe. Druga rzecz jest taka, że język nie jest zły. Ta książka nie wywodzi się z Wattpada, dzięki czemu nie ma w niej tej Wattpada...
Łotpadowości, czyli tych wszystkich rzeczy, na które tak bardzo narzekałam przy Rodzinie Monet i Star the Fire. Tutaj to nie jest napisane tak źle. To nie jest język kwiecisty. To nie jest język, który zapiera dech w piersiach, bo jest tak zajebiście napisane i w ogóle. Ale to jest coś, co jest czytelne dla mnie. To jest dla mnie zrozumiałe, o co tutaj chodzi. Nie ma tych niepoprawnie zdań wielokrotnie złożonych. Przez to, że przeoraliście mnie przez tamte dwie książki, które były tak dramatyczne, to wypada naprawdę dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o złe strony tej książki, mam tak wypisane. Jak ostatnio recenzowałam Start the Fire, to narzekałam na to, że było zajebiście dużo niepotrzebnych opisów. Opisów typu wzięłam długopis do ręki, napisałam swoje imię i to był czarny tusz, a coś tam. Za to tu, przez zwłaszcza pierwszą połowę książki, jakoś tak do połowy mi się wydaje, jest straszny speedrun przez w ogóle te wszystkie zdarzenia. Nie jest ona jakoś taka osadzona w czymkolwiek, tylko jest siema, robimy rzecz, to cały czas coś jakby, lecimy dalej, że ja się czułam jakbym była w jakimś pośpiechu, czytając to. Drugi punkt jest taki, że akcja tej książki dzieje się w Bostonie i tego w ogóle nie czuć. I tak uważam, to jest moja opinia. Jeżeli decydujemy się, żeby naszą powieść usytuować w jakimś prawdziwym mieście, to jednak fajnie by było poczuć to, że w tym mieście jesteśmy. Ja powiem wam tak, ja o wiele bardziej Boston czuję oglądając Nie ma to jak hotel, niż czytając tę książkę. To już mogłoby to być jakiekolwiek miasto, no ale wtedy nie byłoby tej knajpy by się tak nie nazywała, więc to musiał być Boston. Więc może zabrakło mi bardziej jakichś takich, no nie wiem, książki, popkultura, na przykład nie wiem, jakieś nazwy ulic, albo jakieś rzeczy charakterystyczne dla Bostonu, albo chociażby wiedza o tym, że w Bostonie mieszka więcej osób niż na jakiejś zaplutej wsi, w której tylko dino stoi. To może by pomogło, gdybym chociaż mogła odczuć to, że to jest duże miasto, a nie jakaś dupka. W książce jest bardzo dużo takich małych głupotek i ja mam z nimi problem, dlatego że, no tak właśnie gdzieś od połowy, tematyka książki jest dość trudna, bo takie problemy przemocowe w związku to jest poważny temat i absolutnie nie siedzę tutaj po to, żeby się z tego śmiać. Natomiast ciężko traktować mi te pozycje poważnie w momencie, kiedy pojawiają się głupotki takie jak właśnie to, że Boston jest taki mały. Albo to, że biznesplan, który totalnie był z dupy, jest absolutnym hitem ta kwiaciarnia. Albo że Lili poznaje raz tego Riley'ego po dłoniach dosłownie, a innym razem nie poznaje go, kiedy ma głowę odwróconą w drugą stronę. Ten ślub to wygląda, jakby się komuś nie chciało. Wiem, że pisząc dobrą postać, jesteśmy w stanie uargumentować to, że ona się z tym gościem hajta, pomimo to, że on zastosował wobec niej przemoc. Bo jeżeli jest tak głęboko w ludzką psychikę wejście, to nie jest coś, czego będziemy jako czytelnicy pochwalać, ale będziemy widzieć, skąd to się wzięło. No i tutaj była próba zrobienia czegoś takiego, ale sam koncept tego ślubu, to wszystko się rozegrało na jakichś dwóch stronach. No jakoś takie to było wszystko dla mnie sztuczne i z dupy strasznie. Albo na przykład mam inną głupotkę jeszcze, że Lyle przyjechał do Lili po pracy i ją to tak podniecało, że on ma na sobie dalej kitel lekarski i stetoskop. Ja tak myślę sobie, i co, on jechał przez cały Boston z pracy, jechał ze stetoskopem na szyi? Bo tacy są lekarze. Lekarz ma swój atrybut, jest nim stetoskop i on musi mieć go przyczepionego na superglu do szyi. No to są takie pierdoły straszne, ale one sprawiają, że ciężko mi jest uwierzyć tych bohaterów i uwierzyć w tę książkę. Kolejny punkt, jaki mam, to, że nie rozumiem, ile lat mają Atlas i Lili w tych flashbackach. I teraz zobaczycie tutaj kartkę z moimi obliczeniami. Lili obecnie ma 23 lata i będąc w tej restauracji, mówi, że 9 lat się zastanawiała, co się stało z Atlasem. Więc 23 minus 9 wychodzi 14. Wychodzi na to, że ona miała 14 lat, kiedy się rozstali. Natomiast Lili z kiedyś na przykład mówi, no mam nadzieję, że wyrosnę z tego, jak skończę 15 lat. Czyli no faktycznie ma 14 lat, czeka na 15 urodziny. Ale potem za to w innym fragmencie mówi, że mam dopiero 15 lat. No to myślę sobie, okej, no może miała urodziny w międzyczasie. Ale potem zaraz chwilę później mówi, że za 2 miesiące kończy 16. I w ogóle za chwilę ma 16 urodziny. To trochę nie ma sensu. Zwłaszcza, że przez ten cały czas, kiedy Lili ma albo 14, albo 15, albo 16 lat, to Atlas ma cały czas 18. Więc ciężko to usprawiedliwić w ten sposób, że mija po prostu dużo czasu, bo nie mija dużo czasu.
bo tam mija kilka miesięcy max, kiedy oni się znają i on cały czas jest opisywany, że on ma 18 lat, a ona ma wie ile. Jeżeli trzymamy się tego, że te 9 lat temu, no to dobra, nawet zakładając, że no miała 23 lata na początku książki, no ale tam minęło trochę czasu i powiedzmy, że miała 24 urodziny, no to dalej 24 minus 9 to wychodzi 15, więc jakie 16 urodziny? Oni się widzieli ostatni raz, jak ona miała 16 urodziny. No to nie mogło być 9 lat temu. Ja wiem o tym, że pani Colleen Hoover to jakby nie od tego jest, żeby działania matematyczne wykonywać, bo ona jest od tego, żeby książkę pisać, ale to po prostu się... Jakby, ja nie lubię, jak nie wiem, co się dzieje, że jak są takie niedopracowania, niedociągnięcia. Nie mogła sobie po prostu wziąć karteczki samoprzylepnej i na ścianę sobie p***nąć. Lili w przeszłości ma 15 lat i spokój, i przynajmniej będzie wiedziała i będzie mogła być z tym konsekwentna, bo tak to zwariować można. Ten wiek Lili jest dla mnie o tyle istotny, że jednak doszło pomiędzy nią a Atlasem do zbliżenia seksualnego. On miał 18 lat, a ona miała 14, 15, 16. I też jest to dla mnie takie trochę dziwne, powiedzmy. Ale jak już mówiłam, nie wiem, ile ona miała wtedy lat. Chuj to kurwie. Dalszy punkt. Uważam, że postaci nie mają głębi. Na przykład Alisa jest po to, żeby była takim właśnie różowym jednorożcem, wesołym i zawsze do przodu. Jej mąż jest żaden w zasadzie, ale Ryle to jest k***a najgorsza postać, bo on jest po prostu NPC-em. Na imprezie urodzinowej swojej siostry wyrzuca kieliszek po winie do kosza na śmieci, a nie odstawia do kuchni. Albo na przykład tam następnego dnia bierze kubek z kawą do ręki, pije łyk i wylewa go do zlewu całą resztę. Albo pisze takie rzeczy: lubię jedzenie, jem je. To jest jakaś różna inteligencja. Wchodzę za Rylem, który idzie w stronę parkingu. Biegnę za nim, a on przystaje i boksuje powietrze. Czy ten gość jest simem? Bo simowie się zachowują w ten sposób. Tym bardziej ciężko mi było na początku polubić tę postać, bo uważałam, że jest dość durna. Jak my go poznajemy, to on kopie nogą krzesło, a potem zachowuje się no jak sztuczna inteligencja, naprawdę. Chociaż nie wiem, chat GPT mi się wydaje, żeby kieliszka nie wyrzucił do śmietnika, tylko odstawił do zlewu. Kolejny punkt jest taki, że uważam, że ja się zmęczyłam tym, jak dużo tutaj jest moręgi. Ja rozumiem, że chce autorka pokazać, jak bardzo na początku ich związek był szczęśliwy i fajny, ale można to zrobić w 100 różnych sposobów. Oczywiście nie mówię, że scena erotyczna jest absolutnie zabroniona i deklasuje całą książkę, bo nie jest tak, ale związek można pokazać w różny sposób, a nie tylko tym, że o, poszli na morenkę 5., 10., 25. raz. Męczące, nudne to się zrobiło po prostu. Siódmy punkt, który sobie zapisałam, to, że nie wiem w sumie, jak tą książkę traktować, bo to jest trochę coś takiego, jakby ktoś do blendera wrzucił komedię romantyczną i dramat o przemocy w rodzinie. I teraz tak, ani nie mogę się śmieszkować jak na komedii romantycznej, bo jest przecież trudny temat, ani nie mogę wejść w tą skórę tej osoby, która przeżywa tę tragedię, bo jest to dość takie właśnie płytkawe, ta cała reszta. Ciężko mi było się odnaleźć w tej książce i jakby zrozumieć, czemu ja to w ogóle czytam i czemu to powstało. A na sam koniec mam zarzut nie do autorki samej w sobie, tylko do polskiego wydawcy, którym jest jakieś otwarte. No whatever. Czemu ta książka nie przeszła jakieś korekty? W sensie, ja wiem o tym, że ona musiała być przetłumaczona i tak dalej, ale czemu ona nie została przejrzana przez kogoś? Bo naprawdę ciężko mi się czyta o jakichś ludzkich dramatach w momencie, kiedy są jakieś, nie wiem, dziwne literówki albo dziwne błędy interpunkcyjne. No ale jak przeczytałam, od tego pocałunku minęło kilka rodzin, a ja ciągle dotykam tego miejsca palcami, bo nadal go czuję, no to pękłam ze śmiechu, no. Książka jest od tego, żebym ja się wtopiła w ten świat. A jeżeli wydawca takie coś mi daje, no to ja mam totalnie wrażenie, że on zrobił to po prostu na szybko, żeby mieć jak najszybciej to z głowy i żeby jak najszybciej dać do druku i żeby jak najszybciej zarabiać pieniądze. A to psuje zabawę. Psuje mi zabawę, jeżeli jest napisane, że ona od kilku rodzin patrzyła na jedno miejsce. No to jest śmieszne po prostu wtedy. Nagadałam się strasznie dużo. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Dajcie mi znać, czy wy czytaliście It Ends With Us, czy czytaliście na przykład sequel, bo sequel to słyszałam, że został stworzony po latach na prośbę po prostu fanów, żeby cokolwiek się dowiedzieć dalej o tych bohaterach i że jest strasznie na siłę zrobiony. No. I do zobaczenia w następnym filmie, którym będzie Hotel Paradise Weekend i potem w środę w czymś innym. Pa, pa, dziękuję za oglądanie!
Za dobrze ci było. Teraz czytaj coś, wreszcie znowu zło odpada. Męcz się, gnij, czytając te zdania, które nie mają sensu.